Tak, tylko chciałem to powiedzieć, także... A że on jest przy mnie! Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek serii Minecraft, moi drodzy, na tym kanale. I witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Dzisiaj tak wyjątkowo bardzo serdecznie, prawda? ale tak oczywiście przechodząc do rzeczy, moi drodzy, witam was jeszcze raz w oraz kolejny, w kolejnym odcinku serii Minecraft, moi drodzy, i tam jest coś, co dzisiaj oczywiście muszę wam pokazać. Ale to spokojnie, to jeszcze do tego dotrzemy. Ale moi drodzy, oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, także zapraszam tam bardzo serdecznie. Też zapraszam oczywiście na live'y na Twitchu, które się odbywają, mam nadzieję, regularnie. I na przykład wczoraj był, dzisiaj, zaraz po tym to właśnie nagrywam. Także jak najbardziej to jest fajne. W ostatnim odcinku było około 178 łapek w górę, a więc otwieramy sobie dzisiaj trzy laki bloki i to tam, ale zanim tam, to moi drodzy, ja wam to muszę pokazać. Ja to muszę wam, proszę państwa, pokazać, bo to, co się tutaj odkorkociągowało, to ja nie. Naprawdę to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, co się tutaj odwaliło. Jest Jona. Nie wiem jeszcze, w sensie... spokojnie, głosowanie na imiona będzie w karcie społeczności. Proszę sobie zasubskrybować sobie ten kanał, pyknąć, prawda, dzwoneczek powiadomień. To wszyscy będą wiedzieć, co też jest. Ale moi drodzy, to jest właśnie ona. Nasz piękny smoczuś, piękny, najpiękniejszy absolutnie na świecie. Moi drodzy, ona oczywiście drze papsko niesamowicie i niezmiernie. Ale myślę, że jest tak w miarę. To, że pierwszy raz w ogóle nagrywam to OBS-em, także jeżeli coś będzie za głośno albo za cicho, to przepraszam, w sumie chyba chciałem. W każdym razie, moi drodzy, jest to 50 dzień dokładnie, bo tyle miałem rzeczy jakby poza odcinkami, sobie właśnie gdzieś tam zrobiłem. Trzeci stage, czyli ten jeden z, zresztą wam zaraz dokładnie pokażę, który stage, który ma tutaj tylko, włożyłem tylko mu zbrójkę jakby na całe ciałko, ale pójdziemy sobie zaraz zrobić właśnie zaraz resztę dla niej uzbrojenia. Ładnie. Stage trzeci, moi drodzy, to jest ten jeden z pierwszych dorosłych stage. Aha, już od razu powiem, że dla osób, które nie wiedzą, żeby zdjąć swojego smoka, w sensie z ramienia, trzeba nacisnąć X. To, tak, no. Tamed Dragons to było tutaj, czy nie? Tu, nie, to nie było tutaj niestety. Ja oczywiście się pomyliłem. Fire Dragon, czy tutaj mam stage? Tak, tu są Fire Dragon, other thing one should know about Fire Dragon is they different life stages. I to jest, tak mi się wydaje, to jest jeden z pierwszych, drugi, trzeci, czwarty, piąty, największy. I myślę, że na piąty największy trzeba będzie... Ale co tutaj się podziało? Wrócimy za sekundkę. Ale dobrze, moi drodzy. Oczywiście myślę, że najfajniejszą rzeczą będzie to, żeby ten smoczuś oczywiście z nami polatał. Ja sobie tutaj pozwolę zrobić coś takiego. Pyk. I... smok jakby podąża, no jest wandering, podąża, nie wiem dokładnie co się nazywa podążać, ale okej, okay. W każdym razie ta laska, ta o tu, Dragon Command Staff, ona po prostu sprawia, że nasz zwierzaczek piękny się nie rusza albo rusza i to jest dość przydatne, ponieważ to jest dość, jak widzicie, dość mała jama jak na niego, mimo wszystko i tak jego rozmiarów, bo jakby wiem i mam świadomość tego, że tutaj niestety już tutaj ta pochodnia tutaj została zniszczona, w ostatniej chwili złapałem go, żeby ten nie szedł dalej, nie rozwalał niczego. Ją. Ale dobra. Przytrzymujemy sobie spację. I proszę bardzo, moi drodzy państwo, tak wygląda mój piękny smok. Ona, moja piękna smoczyca. Tutaj, prawda, ładnie wokół naszej posiadłości możemy się teraz przelać i możemy iść teraz na samą górę naszego, prawda, tutaj pięknej naszej wieży. Oczywiście ciskamy sobie X, jeżeli chcemy, ażeby on przestał ażeby ona przystała sobie gdzieś tam za nami tutaj, żeby ona po prostu wylądowała.
Okej, okay, dobrze. Także mamy teraz dość szybki transport. Nie jestem do końca pewien jeszcze, jak tutaj się używa ataków, ale to jest spokojniejsze do ogarnięcia. Wiele rzeczy zostało już ogarniętych, ale tego akurat jeszcze nie, tak? Że moi drodzy, to jest akurat jedna z dzisiaj rzeczy, które przede wszystkim chciałem wam pokazać. Właśnie ten smog, który jest po prostu przekozacki. To, co się tutaj od Janie korkociągowało, to ja nie. No ale dobrze, tutaj oczywiście damy sobie, żeby ona sobie została, żeby się nie ruszała, bo gdyby ona się zaczęła ruszać, jak widzicie, o, tutaj widzicie, to zniknęło, a to było, nie? Tutaj to sianko, a powinno być. I to właśnie zrobił ten smok. Także trzeba uważać, ona jest posłuszna, ale oczywiście sobie to wszystko oczywiście tutaj musimy nadrobić. Zaraz pójdziemy. Zanim oczywiście zrobimy sobie zbroję, resztę zbroi do naszego pięknego smoczuszka, oczywiście pójdziemy sobie otworzyć nasze trzy laki bloki, czyli tradycja, można powiedzieć, naszych odcinków z Minecrafta. To jest w ogóle fajnie, ponieważ nie potrzebuję jakby dodatkowego siodła jako takiego do smoka, dzięki czemu mogę się właśnie w taki sposób gdzieś tam posługiwać tym wszystkim, na zasadzie, że mogę sobie wsiąść na smoka i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się tutaj, myślę, że jak najbardziej tak, oczywiście tak, no. Dobra, pierwszy lucky block run, pam, pam, pam. Dobra, enchanting table, enchantment table. O, świetnie. Dawaj to, ja to chętnie tutaj, proszę bardzo, do moich pięknych. Dobra, ale moi drodzy, to jest jakby rzecz, którą chciałbym ja z wami przetestować, czyli to jest Dragon Horn. Polega to na tym, że jeżeli sobie mamy tutaj ten Dragon Horn przy sobie, to zrobimy sobie tak. Działa to? Nie działa to. O nie. O, myślałem, że działa. Kurde, tak było napisane w tej książce. Kurde bela, ale fopa. No, tamed, okej. Which dragon horns can be used to summon and desummon dragons. One can summon a dragon by interacting with it while holding a horn, and blowing a horn can summon one. Aha, czyli jeżeli teraz ja i pójdę sobie, jakby kliknę na niego, tak? Bo to jest... Bo teraz jakby to totalnie nie działa, czyli to powinno działać w taki sposób, że ja sobie pójdę teraz do tego naszej pięknej smoczycy, kliknę na nią sobie prawym przyciskiem ładnie myszy i dzięki temu będę miał, jak rozumiem, jakby tak... i teleport tego smoka, co jest bardzo fajną sprawą, bo jakby no dzięki temu gdziekolwiek będę mógł sobie takiego właśnie naszego smoczka ładnie przywołać. Także będę musiał też oczywiście uważać, ale oczywiście pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy. Plan na następne odcinki, żeby nie było. Robimy część, w sensie będę budował część taką bardziej mieszkalną, w cudzysłowie, właśnie tutaj dla siebie troszkę i dlatego, no, tak tylko chciałem to powiedzieć, także... A że on jest przy mnie! Ej, nice! Nice, to jest nice, że to jest szok! Dobra! Ale to jest super... Nie, sztos, jeszcze raz, sztos totalny. Ja pierdzielę, ale nice. Dobra, oczywiście sobie tutaj wszystko oddamy. Żeby nie było. Dobra, to sobie tutaj schowajmy te rzeczy, które są nam totalnie niepotrzebne. Dobra, to jest to, na razie się tutaj nam przyda, oczywiście. Aha, nie ma miejsca. Ale dobrze. Kolejną sprawą, którą chciałbym na pewno dzisiaj zrobić,
Nie, hipogryfy nie. Hipogryfy nie. Ale chciałbym sobie zrobić to. Będziemy musieli sobie to zdobyć. Będziemy musieli się wybrać do Netheru. I tam myślę, że też skończymy odcinek. Natomiast zanim wszystko, to chciałbym przede wszystkim zrobić właśnie tą piękną tutaj, to jest Dragon's Skull, ale to ja to chcę Iron Dagger Dragon Armor. Oha, o Jezu, to są te bloki, jej, to panie złoty, to tego to wciuli, ciultum srultum jeszcze trochę. Czy coś tutaj mamy? Panie złoty, tego tam... Pa! Co? Super, świetnie, dobra. Wydaje mi się w takim razie, że w ogóle powinniśmy się wybrać po jakieś rzeczy tego typu, ale... ale cokolwiek. Nie mam. O, ale to będziemy mogli sobie zrobić... Dobrze. Tu nie. O tak. O tak! A nawet nie wiedziałem, że mam tego aż tyle! Oho! Dzisiaj muszę zrobić najwyższy też porządek. Od iluś odcinków to mówię. Michał, zrobisz porządek. A potem dupa i tak sobie wychodzi. Na piękny tutaj. Dobra, czyli tak, to jest ten. Okej, dobra. Postaram się to odwzorować. Dobra, to jest to. To jest to i jeszcze potrzebuję... Ej, idealnie mi nastarczyło na zbrójkę dla naszej kochanej smoczyczy. Proszę bardzo, dzień dobry szmoczku. Shift, prawy przycisk myszy, o proszę. Pyk. Założone i pyk. O, jak to kozacko wygląda, to jest szok! Ej, nice, wiedziałem, że ta modyfikacja jest po prostu czymś przecudownym. Dosłownie przecudownym. Jezu Chryste, no nie musimy z tego skorzystać. Oczywiście, dobra, tutaj wychodzimy sobie ładnie. Kurde, ja tu muszę zobaczyć. Patrzcie. Yo, ale nice. Jaki to jest sztos! Kurde bela! Założyć taki jakiś zakon takich czarnych rycerzy po prostu, który każdy, wiecie, musiałby przechodzić inicjację w taki sposób, że musiałby zrobić jakąś taką zbroję, nie wiem, właśnie dla czarnej materii, oswoić smoka. No, gdybym miał taki jakiś serwer, to myślę, że to byłoby jak najbardziej do zrobienia. Taki jakby zakon, czy coś takiego. Wow, jeszcze raz, wow. Jestem tak pod, kurde, takim, kurde bela wrażeniem tejże modyfikacji, że to jest... Ah! Ale dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy się zajmować też jeszcze oczywiście tym, to chciałbym zrobić, czyli potrzebowalibyśmy najpierw iść po te kwiatuszki do naszych kochanych, oczywiście tam, to złe miejsce. Dobra, nie, wróć. Ja tutaj oczywiście, żeby tego nigdzie nie zapowiadać, to sobie muszę wszystko tutaj dać to jedno miejsce, ponieważ nie chciałbym tego zgubić. Dobra, ten Pixie's Dust też. A to pójdzie po prostu na swoje miejsce. Jak najbardziej tutaj ładnie. Nie wiem w sumie, jak tutaj jest ta głośność w sumie tego. Jest możliwe, że jest za głośno. Tak, gdzie przepraszam. Tak to też. Musimy sobie na pewno wziąć coś do jedzenia. Czy ja mam coś do jedzenia? To jest teraz dość ważna sprawa, prawda? Kurde, żeby zrobić też w tym wszystkim porządek, to też jest dość istotna, kurde, bela sprawa. No jak babcie kocham. Dobra, mamy tutaj tak. Absolutnie nic. O Jezu, i tak ta kamerka w sumie. Muszę tak chyba się... O, widzicie? Przepraszam, mówię, to jest takie nagrywane. Rabbit 2.
Może byśmy z tego wszystkiego, co jeszcze mam, a mam tu troszkę, skombinowali jakiś papu. Bo w sumie nie wiem pewien czy... O, ale w sumie też te ziemniaczki trzeba przerobić. Najwyższy czas, kurde bela. O, tutaj też jest parę rzeczy, które możemy sobie poprzerabiać. No i się miejsce od razu zrobiło. A, nie złoty, dobra. Przy okazji będzie jeszcze na kiedyś tam. Także zrobimy sobie tutaj. Świetnie. To sobie jeszcze zrobimy tutaj. To sobie zrobimy jeszcze tutaj. I to sobie jeszcze zrobimy tutaj. A to sobie po prostu wszamkamy. I myślę, że akurat za ten wieczór, który się tutaj będzie odbywać właśnie. Tutaj ja sobie to wsadzę tutaj, ponieważ będę pewnie coś budował. Jak już mówiłem, zresztą tutaj tę górę. Ona będzie gdzieś tutaj. To zostanie usunięte, w sensie tutaj te nasze fairies, te nasze pixies będą usunięte po prostu i będą ładnym jakimś miejscu takim specjalnie dla nich zrobione. No ale żeby to zrobić, to potrzebuję właśnie coś takiego. Dobra, to jajko może w sumie zostać, dobra, to sobie może pyk. Myślę, że nam wystarczy. A tutaj niech się to zbiera. Ładnie. Dobra, i idziemy do... do Netheru. To było oczywiście zrobione, bo tej sobie nasza smoczyca lubiła chodzić. I mówię, było parę w ogóle tak swoją drogą, parę bardzo ładnych imion. I dlatego nie chciałem od razu tutaj wybierać już, bo naprawdę mi się to strasznie podobało. Nie wiem, czy to w sumie... O. O, Pigmen. Dzień dobry, Pigmenie. Witam cię przeserdecznie. Ja oczywiście nie zabiję cię, ponieważ jestem dobrym współlokatorem. Wy mieszkacie dobrze w piekle, ja mieszkam dobrze tutaj, prawda? Między niebem a ziemią. Między niebem a piekłem. Co ja powiedziałem? Co też pies pierwsza się wsiąść? Tutaj spadł mi brzydko klatki. A, bo ja tutaj... A. Nie, no to świetnie, świetnie, świetnie. Musimy iść po te kwiatuszki. To oczywiście nic nie dać, ale... Powydobywamy sobie też kwarc, ponieważ on jest bardzo zasobny w... Bardzo jest zasobny w... O właśnie. W doświadczenie, które mi się oczywiście bardzo chętnie przyda. O. To natomiast na pewno nie jest fajne, także weźmiemy sobie tutaj ten netherrack. Proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Proszę. I już jest bezpiecznie, spokojnie, moi drodzy, ja tutaj też nic nie widzę, ale będę nosić cały czas przy sobie pochodnie, żeby wam tutaj troszkę rozjaśnić, ponieważ ja to będę widział troszkę jaśniej pewnie, ociupinkę, niż wy, no ale Aleksandra. Dobra, tutaj oczywiście nie mam, jak rozumiem, zbyt... Nie mam tutaj, jak rozumiem, zbyt innych rzeczy, aha, bo tutaj tak... Czy ja to mogę teraz... No nie mogę tego wydobyć, co to jest? Jak to wydobyć w ogóle? Pamiętam, przypomniałem mi się, że to... No i to znika to po prostu. Ja pierdolę, to jakiś bullshit. Dobra, idziemy stąd w takim razie. Także, kwiatuszku mój najdroższy. Gdzie jesteś? Wiem, że na pewno to coś było też w normalnym świecie, ale jako że rzadko bywamy w piekle, to chyba dobrze. o, jest! Tak, fiery lily, że jakieś tak. Nie, tego też nie mogę wydobyć, no to jest fucking maken, no. Dobra, idziemy dalej w takim razie szukać też troszkę, ponieważ będziemy potrzebować blaze'ów paru. Także potrzebuję też znaleźć właśnie tutaj jakąś tą... jakąś twierdzę, szczerze powiedziawszy, ale... już myślałem, że jakaś twierdza, ale niestety nie. Dobra, będzie boleć. Mówiłem. Dobra. To są świetliki. To ja wiem, że to są świetliki i one... Gdzie ty jesteś jakieś? Kurde bela, no nie ma nigdzie! Shit, serio? Serio? Dobra, czy ten świetlik da mi coś? On mi chyba daje dust. Tak mi się wydaje. Takie mam jakieś gdzieś przebłyski świadomości. O!
świadomość. O, to świetne. Także mamy na pewno misję do spełnienia w tym, że na terze przez te Blaze Rody, które mi się choinka jasna przydadzą. Halo? Świetliku, czy ty jesteś zły? Czy ty chcesz mnie atakować? Halo? Świetliku? Świetliku? No, mamy to kolejny... Nie bardzo. Halo? Świetliku? O ty! O ty, Mendo! O ty! Co za... Wiz! To jest w ogóle jeszcze Towncraft! Proszę bardzo! Good to know, good to know. Wiz Crystal, pewnie to jest jakiś rzadki wiz, mi się wydaje. O, Soul Sand! Dobrze! Podoba mi się to, ponieważ będę musiał sobie zrobić faremkę pod ziemiach swych. Także oczywiście tak ze stack mi się jak najbardziej tego przyda. I myślę, że będziemy też powoli sobie kończyć, moi drodzy. Ja postaram się od przyszłego odcinka po prostu zacząć w jakiejś twierdzy i to myślę będzie najlepsze rozwiązanie. I właśnie już potem gdzieś tam z wami to eksplorować. Też może wrócę sobie po prostu w międzyczasie, jeszcze przygotuję jakieś ewentualne materiały i będziemy też budować naszą piękną rzeczywistość. Z rzecz jasna. O, to tutaj jakieś piękne muzyki. Rzeczywistość oczywiście w postaci naszych pięknych. W postaci naszych pięknych. Jezus, to dużo to jest. Nie mogę się wysłuchać przy okazji. Poznać oczywiście naszego pięknego gdzieś tam mieszkalnego pomieszczenia. A tymczasem, moi drodzy, ja wam bardzo przeserdecznie jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy odcinek. Byłem przeserdecznie i miło oczywiście was gościć na moim kanale. Ja byłem Szepard. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa!